Jeśli szukasz tanich monet do FIFA 16, polecam Ci bardzo serdecznie aukcję fifashop.pl. Wiele metod płatności. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Goldzor i oczywiście witam Was bardzo serdecznie w drugiej części przedstawienia top 50 najlepszych kart zawodników w FIFA 17. Dzisiaj miejsce od 30 do 21, także bez zbędnego gadania przechodzimy od razu do rankingu. Także wczorajszą część zakończyliśmy na 88 Hugo Lloris'ie, a dzisiaj ranking rozpoczyna Eden Hazard, czyli ambasador, kolejny ambasador FIFA 17, Belg grając oczywiście w Chelsea. 88 overall, statystyki naprawdę, naprawdę imponujące, 4 gwiazdki sztuczek i to będzie w dalszym ciągu bardzo, ale to bardzo dobry pomocnik, prawdopodobnie najlepszy na swojej pozycji, jeśli chodzi o BPL, także bardzo się cieszę, że dalej, mimo słabego sezonu Belga, ta karta wygląda bardzo dobrze, bo naprawdę lubię grać takimi małymi, zwinnymi zawodnikami. Lecimy dalej, na miejscu 29 mamy... no prawdopodobnie jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie, Giorgio Chiellini, oczywiście obrońca Juventusu Turyn. 88 overall, 74 tempa, 90 obrony, 85 fizyczności, low high, jeśli chodzi o work rate. Kosmos, to będzie po prostu fenomenalna karta, już nie mogę się doczekać po prostu nią zagrać, bo... to będzie ściana nie do przejścia, on jest kompletnym środkowym obrońcą, nic więcej mu tutaj dodawać nie trzeba, każda kolejna karta specjalna u niego to już będzie naprawdę coś niesamowitego, także fantastyczna karta tutaj Włocha. Lecimy dalej, miejsce 28, mamy kolejnego golkipera, kolejnego jakże to wysoko ocenionego golkipera, Petr Cech, zawodnik oczywiście Arsenalu, 88, nie wiem czemu 7 chcę mówić, 88 overall, statystyki naprawdę w porządku, no i co tu mogę więcej powiedzieć, no oczywiście jeden z również lepszych golkiperów na świecie, także nie zamierzam mu tutaj odejmować punktów overalla, chociaż wydaje mi się, że skoro on ma tak wysoki overall, to tacy goalkeeperzy jak Buffon chociażby powinni mieć ten overall również dużo większy, także zobaczymy, może Buffon w tym rankingu tutaj dzisiaj się znajduje. Lecimy jednak dalej, miejsce 27, tutaj mamy Toniego Kroosa, 45 tempo, od razu mi się to rzuciło w oczy, 45 tempo, 80 strzałów, no strzały zawsze Kroos ma konkretne, 88 podań, 70 fizyki, 69 defensywy. No troszkę to tempo niszczy tę kartę, ale też nie jesteśmy pewni, jak będzie się grało tak naprawdę tak wolnymi zawodnikami w środku pola FIFA 17, także kto wie, może akurat to nie tak bardzo, że tak powiem, skrzywdzi Niemca, natomiast to jest bodajże prawie 20 minus, jeśli chodzi o pace. Chociaż może miał 55? Nie wiem, wydaje mi się, że miał 65 pace'a, ale mogę się tutaj mylić, bo nie jestem w stanie tego spamiętać. Tak siak spory downgrade, jeśli chodzi o punkty tempa, no i Niemiec, no przynajmniej na papierze kartę ma sporo gorszą niż FIFA 16, mimo tego upgrade'u, jeśli chodzi o overall. Także zobaczymy, jak to będzie, no ale tak naprawdę wszystko okaże się dopiero jak gra będzie dostępna i będziemy sobie mogli w nią spokojnie grać. Miejsce 26, o proszę, zawodnik, o którym wspominałem chwilę wcześniej, Gigi Buffon, 88 overall, tyle samo co Petr Cech, no statystyki bardzo, bardzo fajne i to będzie zdecydowanie jeden z najlepszych goalkeeperów w grze, natomiast ja jakoś zawsze jestem zwolennikiem Handanowicza, jeśli chodzi o składy Serie A, także kto wie, może w tym roku się to zmieni, Buffon z naprawdę fajną, wyglądającą kartą. Miejsce 25, mamy twarz FIFA 17, Marco Reus, 90 pace, 86 dribblingu, 85 strzałów, 84 podań, do tego 4 gwiazdki sztuczek, no fenomenalna karta, nie ma co mówić, Reus w każdej FIFA jest po prostu dobry i w tej będzie tak samo, także bardzo fajnie, że ta karta jest jeszcze lepsza niż po prostu FIFA 16. Miejsce 24, Andres Iniesta, czyli zawodnik oczywiście FC Barcelony, 88 również overall, no statystyki bardzo w porządku jak na tak wiekowego zawodnika, karta znowu będzie po prostu grywalna i tutaj nic więcej chyba do dodania nie mam. Miejsce 23, Diego Godin, środkowobrońca oczywiście Atletico Madryt, pochodzący z Urugwaju, 65 tempa, no tutaj troszkę to mnie martwi, 88 defensywny, tylko 79 fizyczności. No dziwnie ta karta wygląda, muszę wam powiedzieć. Dziwnie ta karta wygląda, zobaczymy, jak się nią będzie grało. Natomiast jak na tak wysoki overall, no to te statystyki ma mocno przeciętne.
więc będziemy musieli zobaczyć, jak się będzie tą kartą grało, no ale na papierze nie wygląda to tak kolorowo, a to był, przypominam, jeden z najlepszych obrońców w 16, także no, ciekawa sprawa, no ale mam nadzieję, że jej wie, co robi, jeśli chodzi o te downgrade'y pace'a i tak dalej. Lecimy dalej, pozycja 22, Filip Lam, o Jezus Maria, teraz tutaj mamy dramat dopiero. 68 tempa na prawej obronie, no jak bardzo lubię tego zawodnika i jak bardzo doceniam jego wkład w futbol ogólnie na świecie, jeśli chodzi o pozycję prawego obrońcy. To sorry, ale 68 tempa dyskwalifikuje cię absolutnie, jeśli chodzi o tę pozycję. No, chyba każdy lubi szybkich bocznych obrońców, którzy potrafią w razie niebezpieczeństwa zasekurować środkowych obrońców, którzy rzadko są tak szybcy jak ci boczni. No a tutaj Lam nikogo kurczę nie dogoni z tym 68 tempa, także tragedia, no i to będzie jedna z gorszych wysoko overallowych kart w grze. I na sam koniec Kevin De Bruyne, miejsce 21, 88 overall, pozycja środkowy pomocnik ofensywny. Na całe szczęście, wiem, że na początku tę kartę wydali na prawej pomocy, ale już to, jak widzicie, zmienili. 4 gwiazdki sztuczek, no statystyki fenomenalne, no i Belk to będzie w dalszym ciągu, myślę, jeden z najlepszych środkowych pomocników ofensywnych w BPL. I już nie mogę się również doczekać grania tą kartą. Także tak się prezentuje ten dzisiejszy ranking pozycji od 30 do 21. Widzimy się już jutro w po prostu kolejnej części od numerka 20 do 11. Także to by było na tyle. Mówił Goldzor. Na razie.